Trzeba pamiętać, że kształtowanie sylwetki to nie jest wizyta u fryzjera, że wchodzimy w długich włosach i po godzinie wychodzimy już w tych krótkich włosach. Proces kształtowania naszej sylwetki to jest coś takiego, na co potrzebujemy przynajmniej 6, 8, 10 tygodni, w zależności jaka jest zjawiska skala i jaka jest waga gatunkowa tej zmiany. Siedzenie przy biurku to jest taki cichy zabójca sylwetki, można powiedzieć. I tutaj trzeba byłoby się zastanowić tak naprawdę, które części naszego ciała, tak mówiąc fachowo, są przykurczone, które trzeba zmobilizować, które trzeba część ciała ustabilizować. Patrząc od dołu, to są i kończyny dolne, trzeba wzmocnić w odpowiednim miejscu, trzeba i obręcz biodrową wzmocnić, trzeba odpowiednie mięśnie w okolicy klatki piersiowej, mięśni brzucha, mięśni grzbietu. Tak naprawdę tutaj nie wiem, czy jest sens mówić o konkretnych ćwiczeniach, bo to jest seria ćwiczeń. Natomiast przede wszystkim, bym naprawdę to polecał, konsultację z osobą, która się na tym zna, większość trenerów personalnych, która nie musi być fizjoterapeutami, ale wie, jak to zrobić, i taka konsultacja na pewno jest pomocna. Najczęstsze błędy na początku to paradoksalnie jest taka nadgorliwość i zbyt, bym powiedział, duże zaangażowanie. Ja bym popatrzył na tę sprawę tak z dwóch kierunków. Po pierwsze, to są te aspekty same ćwiczeń techniczne, a drugie aspekty motywacyjne. I jeżeli chodzi o tą motywację, zaczynamy, bardzo nam się chce, ta motywacja jest bardzo duża. Trzeba siebie przytrzymać, prawda, bo ten taki motyw, moment zwątpienia, takiego bym powiedział, załamania z tą motywacją, on na pewno nastąpi i on u każdego następuje. Więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o sprawy takiej motywacji. Na pewno trzeba zacząć treningi w ten sposób, żeby one były dopasowane do naszych możliwości. Jeżeli zaczynamy, jesteśmy początkującymi, mieliśmy bardzo długą przerwę w treningach, ważne jest to, żeby nasze ciało rozruszać w sposób taki, żeby nie było zbyt dużo stanów zapalnych, tych zakwasów. Nam się wydaje, że zakwasy to jest coś takiego dobrego, jest takie namacalne, odczuwalne, że ten trening się odbył, że jest jakiś impact na ciało. Wcale tak nie jest. To jest stan zapalny i im tego będzie mniej na początku, tym lepiej. No przede wszystkim trzeba podejść do celu w ten sposób, żeby na ogół mamy cel zdefiniowany. Chcemy właśnie albo schudnąć, albo tych kilogramów nabrać, chcemy być szybsi, wytrzymalsi. Natomiast trzeba zastanowić się tak naprawdę, jakie są nasze możliwości, określić ten cel, żeby on był osiągalny. Nie możemy sobie na samym początku założyć czegoś, co jest niewykonalne. Warto, określając sobie ten cel finalny, określić sobie takie poszczególne etapy do dojścia, takie cele krótkoterminowe, czyli powiedzmy zaczynamy, musimy to nasze ciało przygotować do treningu takiego zaawansowanego w sposób taki dla początkujących i potem stopniowo zwiększać tą intensyfikację treningów. Rzecz najważniejsza, definicja czasowa, czyli określić sobie czas, kiedy chcemy osiągnąć ten cel. To jest bardzo ważne, bo to nas będzie, troszkę dyscyplinować, ale również będzie określać tak jakby koniec procesu, prawda? Czyli będzie nam łatwiej trochę przejść przez te momenty takiego zwątpienia w tej motywacji.